VIII wieku przed naszą erą żył pewien prorok, który był bardzo znienawidzony przez kapłanów składających ofiary. Jego działalność trwała około 20 lat. Mowa o Amosie. Jego imię oznacza podnosić ciężar. Co ma z nami współczesnymi wspólnego prorok Amos czy kapłani składający ofiary? Rutyna. Rutyna, dobrym przykładem rutyny jest sportowiec, który, aby być najlepszy w swojej dyscyplinie, musi powtarzać pewne ćwiczenia, które rozwijają jego ciało. Musi być zdyscyplinowany i musi być ciągle motywowany. Ale jest jeszcze jeden element, który wchodzi w skład tych wszystkich czynników. Jest to ofiarowanie, czy też poświęcenie swojego czasu na swoje ciało, umysł czy świadomość. Jest to bardzo pozytywna cecha rutyny. Jak rutyna wygląda w życiu z Bogiem? Jak wygląda w relacji z Bogiem? Czy aby dzisiaj nie jest już bardzo powtarzalna? Czy nie przeradza się w tradycję, która jest statyczna i bardzo stabilna, dająca poczucie bezpieczeństwa? A co, jeśli by wyjść poza ramy tradycji? Czy będzie to tabu? Może, aby to wyjaśnić lepiej, przenieśmy się w całkowicie inne miejsce. Co to miejsce ma wspólnego z tym poprzednim? Widzimy wiele chrustu. Chrust w kulcie składania ofiar w Starym Testamencie był potrzebny do podpalenia ofiary. Sama ofiara w kulcie izraelskim była bardzo szczególna, dlatego że wyrażała więź i relacje z Bogiem. Prorok Amos stawia przed nami słowa. Nawet gdy przychodzicie i składacie mi ofiary całopalną i ofiarę z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę już patrzeć. Taki przekaz ma do tamtego społeczeństwa Pan Bóg. Co ofiara ma wspólnego z relacją i więzią? A to prorok Amos przede wszystkim zwraca naszą uwagę na to, że ofiara całopalna symbolizowała poddanie, oddanie chwały Panu Bogu, ale także wyrażała więź z Bogiem. Ofiara z pokarmów była ofiarą dziękczynną, tak zwaną ofiarą serca. A ofiara pojednania, bardzo szczególna ofiara, miała zwrócić uwagę na to, że jest możliwy pokój w relacji z Panem Bogiem, szczerość i jedność. Te wszystkie trzy czynniki relacji były już nieszczere. Bóg nie potrzebuje, drodzy niewolników, ale chce szczerej i prawdziwej relacji. Sami stajemy się często więźniami i zakładnikami swojej rutyny i swojej tradycji. Bóg złożył jedną, jedyną niepowtarzalną ofiarę z Jezusa Chrystusa, która przede wszystkim daje życie, a więc perspektywę wiecznej relacji z Bogiem.